ty też lubisz rzepy? Pomyśleć, że mogę już nigdy nie zobaczyć jej słodkiej buźki. O, Teodorze, spójrz, jakim była pięknym bobaskiem. Cudownym. A gdy kończyła 16 lat, była już taka dostojna. A teraz dosłownie wykapana matka. Och, błagam, tak chciałbym usłyszeć, że... Jest dobrze, dotarliśmy do jeziora. Wkrótce będziesz w domu, księżniczko. Co? Nie tak szybko! Czułem, że koziołek i plamo płetwa się zakumplują. A nie wiadomo, może i coś więcej. To tylko przyjaźń, hultaju jeden! Daj jej wreszcie spokój! Lepiej sam daj jej spokój z tym swoim uczuleniem! Ha! Biłeś się, ba. Ja miałbym w to uwierzyć? Stefan, pokaż mu więc, jak wygląda prawdziwa bitka. Ostrożnie, panie! Zmieć go! Dobrze się czujesz? Jeśli nie znajdziesz się szybko w wodzie, będzie źle! Słuchaj, resztki akwarium nie przeniosę, ale dam radę przenieść ciebie! Idziemy! Kto by pomyślał, co? Taki książę jak ja i ryba taka jak ty. W sumie nie różnimy się zbytnio od siebie i naprawdę to ogromny zaszczyt móc cię nazwać przyjaciółką. Żegnaj! Na razie. Brawo, panie! Choć wyglądasz jak wielka malina, serce masz najszlachetniejsze na świecie. O, dziękuję, Bert. Naprawdę doceniam, że... Sylabo, idę już sobie! Miło było cię poznać bliżej! I... Nie słyszy mnie, nieważne. To na razie! Sylabo! Pa! To ja, książę Ajwendo! Myślę, że należy ruszać. Tak, tak, masz rację, Bert. Książę nie powinien się do nikogo przywiązywać. Najważniejsza jest nasza wybrysła...